Stycznia 1923 roku, ale tak żeśmy sobie pomyśleli, że będziemy świętować cały rok, oto 100 lat. Kościół jednak był wybudowany już w 1916 i sprawowano tutaj od 1916 roku liturgię, sakramenty. Pierwszym budowniczym i duszpasterzem tego kościoła był ksiądz Kazimierz Kaszelewski. Kościół nasz wybudowano dzięki staraniom mieszkańców i władz gminy Kościelisko. Przez dziesięciolecia był upiększany, pojawiły się w nim nowe elementy wystroju jako znak wdzięczności i przywiązania do tradycji opartej na wierze parafian i gości, którzy tutaj licznie przyjeżdżają. Księże kardynale, z wielką wdzięcznością przyjmujemy dar księdza kardynała na nasz jubileusz stulecia parafii, jakim są relikwie świętego Jana Pawła II, papieża naszego rodaka. To on uczy nas świętości życia i wskazując nam Boże miłosierdzie. Święty Jan Paweł II jest obecny w naszych sercach, a teraz będzie miał szczególne miejsce, do którego będziemy mogli przychodzić. I będzie to kaplica Matki Bożej Różańcowej. Dziękuję serdecznie księdzu kardynałowi za przyjęcie zaproszenia i dar świętego Jana Pawła II. Będziemy wspierać księdza kardynała naszymi modlitwami, tym bardziej, że ksiądz kardynał w tym roku obchodzi 60-lecie kapłaństwa i 25-lecie sakry biskupiej. Bóg zapłać jeszcze raz za to, że ksiądz kardynał przyjął to nasze zaproszenie i dzisiaj jest między nami. Pragnę też powitać na tej sumie odpustowej księdza dziekana, naszego dekanatu zakopiańskiego, księdza Infułata, księży pracujących w naszym dekanacie, którzy na pewno jeszcze dojadą, bo tak jak zwykle jest niedziela, więc większość parafiak są w tej chwili prześwięte. Pragnę szczególnie powitać tutaj księży rodaków z tej parafii. Ksiądz kardynał już pytał o nowe powołanie. Może no nie mamy, ale może to, co ksiądz kardynał powiedział, zapytał, a czy macie kogoś nowego? Może ktoś będzie w tym właśnie rozpoczynającym się nowym stuleciu. Będziemy się o to modlić. Witamy serdecznie księży, którzy tutaj pracowali, a którzy żeśmy też zaprosili na tą dzisiejszą uroczystość. Witam serdecznie pana wójta gminy Kościelisko, pana sołtysa naszego sołectwa. Witam wszystkich gości parafian, którzy przybyli na nasze świętowanie. A teraz księże kardynale, proszę o przewodniczenie sumie i procesji dziękczynnej na zakończenie tej mszy świętej. Cieszę się, muszę bardzo dziękuję za to przywitanie. Jeszcze będę o tym wszystkim mówił, trochę się powtórzę, bo mnie zabrał temat, ale to już inna sprawa. Jak się będzie powtarzać, to zapamiętamy lepiej. Pozdrawiam wszystkich tutaj zgromadzonych, całą parafię. Ten, który się mieści w kościele, a jeszcze zwłaszcza ten, który jest poza kościołem. To nie znaczy, że są poza kościołem. Tam są, ale należą do kościoła. I czują się bardzo związani, tylko dzisiaj nie wszyscy się zmieszczą. A poza tym dwa trochę cienia jedno, więc można się lepiej modlić. Pozdrawiam tak, jak już się zdrowo zrobił. Wszystkich kapłanów zakonnych, decyzjalnych, tych, którzy wyszli z tej parafii, którzy pracowali tu. Ja bardzo dobrze wspominam się za Jacka, który bardzo wiele lat pracował
a ten mówi, że ten odnowienie tego kościoła, ale kto nie będzie tutaj wnikać. Wszystkich zapraszam do ostatecznej modlitwy. 100 lat w tym kościele będzie się modlili. 100 lat ten kościół się otworzył dla Chrystusa. Zaprosił władzę, tu był i był z nami. Cieszę się i tutaj księża wiedzą dobrze, że tutejsi byli z Chrystusem. Zawsze kościół był czynny, nie był opuszczony i do dziś dnia oby tak zawsze było. I żeby też i powołania były. No tak się składa w tym roku, że do seminarium w Krakowie ja nie należę, zrobiło tylko dwóch. To jest, powiedzmy, bardzo niewiele. Niektórzy studenci i księży, jak chodzi do seminarium, to im było nawet gdzieś tak około 90-100. Na moją roczniku weszli do seminarium na pierwszy rok 49. Z tych 49 jeszcze tutaj jest jeden, który był razem ze mną, to jest Jocin Właduszuka. Na pierwszy rok chodził razem. Więc mówię o tym, żeby obudzić trochę i żeby ci młodzi ludzie się zastanowili, że są różne drogi do zbawienia, ale także jest też piękna droga kapłaństwa. A tu spotkana zawsze były powołania, w tym roku też się były komisje zakopane, tak? Mamy nadzieję, że i z Kościeliska nie tylko mówimy o sobie, dyrektorzy, ministracji, a także tacy, którzy nie służą przy ołtarzu, a w sercu mają chęć służenia Panu Bogu. Aby nasza modlitwa w tym dniu odpustu także świętego Kazimierza była mocna dla nas, dla Boga, przeprośmy na początku Chrystusa naszej grzechy i niewierności. A jest z nami, tak jak proboszcz powiedział, Jan Paweł II. Tu są jego relikwie. Także nie przyjechałem sam, ale dzisiaj przede wszystkim on tu jest. A wiele razy tu bywał. Miałem szczęście również z nim, towarzyszyć mu do waszej parafii. A potem także ja tu byłem kilka razy. Za poprzedniego proboszcza też. Więc teraz rozpoczynamy Eucharystię. A potem tak jak mój proboszcz i procesja, a potem wszyscy dadzą się do domu. Papież obecny to mówi zawsze na Angelus. Stragany tu po drodze. Papież zawsze mówi po Angelus, mówi po Francji. Dobrego obiadu, no też potem powiem dobrego obiadu. Módlmy się. Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świętemu Kazimierzowi i żyjącemu na Tworze Królewskim i narażonym na pokusy świata. Prosimy Cię, abyśmy przez Jego sprawiedliwstwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych, dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z mądrości Syracha. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnej mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę.
zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Z nią od początku otrzymałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Otrzymując dzięki wierze w Chrystusa sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze przez poznanie Go. Zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. Aleluja.
wiecznego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałam, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Przygody księże proboszczu, księże dziekanie, księże prowadzi władzy, księże gości, umiłani Chrystusie Panu, mieszkańcy, a także goście, którzy przybyli tutaj na wakacje, aby trochę odpocząć w górach. Dziękuję jeszcze raz księdzu proboszczowi Krzysztofowi za zaproszenie na dzisiejszy jubileuszowy odpust parafialny w Kościelisku. Przeżywamy ten odpust w duchu wdzięczności Bogu Wszechmogącemu za stulecie parafii świętego Kazimierza Królewicza, powołanej do życia dekretem biskupa krakowskiego kardynała Adama Stefana Sapiehy 12 stycznia 1923 roku. Jak wiemy, ten akt poprzedziły wielokrotne starania mieszkańców Kościeliska o postawienie na tej ziemi Kościoła. Można sobie wyobrazić, że niełatwo było im podążać na niedzielną prośbę do parafii, do których wcześniej należeli. Do Czarnego Dunajca wcześniej, potem do Chochołowa i wreszcie do Zakopanego. Marzenia zaczęły się spełniać, gdy w 1909 roku ruszyła budowa kościoła, a duszpasterstwo na miejscu zaczął organizować zakopiański proboszcz ksiądz Kazimierz Kaszylewski. Dodajmy, że nowa pokazała świątynia, wybudowana w ciągu 5 lat, została poświęcona 2 lutego 1916 roku. Historia wzniesienia kościoła i utworzenia parafii w Kościelisku uświadamia nam, jak ważna w naszym życiu chrześcijańskim jest przynależność do konkretnej wspólnoty wiary, modlitwy i braterskiego życia. Przecież na ziemi jesteśmy pielgrzymami, ale do wieczności, do Bożego Królestwa przygotowujemy się w społeczności. Nie podążamy samotnie. Taki był zamysł naszego Pana i Zbawiciela, który zapowiedział zbudowanie Kościoła jako wspólnoty. Wspólnoty swych uczniów. Od 2000 lat
od śmierci zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i od zesłania Ducha Świętego Kościół przechowuje głosi dobrą nowinę w odpowiedzi na zadanie przekazane apostołom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Od 2000 lat uczniowie ukrzyżowanego z zmartwychwstałego Pana mają dostęp do świętych i zaczynających sakramentów, do źródeł Bożych łaski, dzięki którym mogą się umacniać, by nie ustać w drodze. Przygotowując się do głoszenia Dziedzictwa Bożego, odczytałem wzruszający list kilku mieszkańców, pisany jeszcze w gwarze do ówczesnego biskupa krakowskiego, kardynała Jana Puzyny. Uderza nas w tym liście z 18 lutego 1909 roku tęsknota i żarliwe pragnienie wszystkich tutejszych mieszkańców, waszych praojców, aby na miejscu mieć parafię, kościół i kapłana. Wcześniej wspierali budowę kościoła w Zakopanem, ale mieli do niego niewiele bliżej niż do Chochowskiego, do Chochowa. My jednak pisali do kardynałów mieszkańców wyjści. Rzadko tylko na nabożeństwo iść możemy do Zakopanego, bo pogodnych dni w naszej okolicy góralskiej mało co roku, a zima, jak się zacznie, to trzyma przeszło pół roku, jak pisali. Gdy przyjdą deszcze i woda w potokach i wąwozach bez brze, to większa część mieszkańców odcięta jest wtedy od kościoła. A tak samo, gdy śnieg spadnie, wtedy i młodzi, i silni nie mają ochoty iść do kościoła. Starzy i słabi nawet i latem do wielkiego oddalonego kościoła nie mogli chodzić czy do Zakopanego, czy do Chołowa, czy do Witowa. Przecież było więcej mile, jak tu piszą, a od najdalszych mile drugi. Nie mają prawa przez cały rok po ciemce przyświętnej i na bożych kościelnych. Księdza, gdy ktoś z nas zachowuje w czas złoty, a najwięcej w zimie, bardzo trudno do domu doprowadzić. Gdy są zaspy śniegowe, oni muszą iść przedtem, by robić drogę, bo inaczej koń wpada w śnieg po brzuch, a przed saniami robi się zapora śnieżna. Tak pisali do kardynału. Czytamy dalej w tym liście. Tak my się przed naszym arcypasterzem użalamy, na naszą biedę i nędzę i bardzo pokornie prosimy, żeby nas wziął swoją opiekę i nam pozwolił budować kościół, a potem dał nam księdza jakoś zadowolenia. Wzruszające listy. Wsłuchując się w słowa tych listów i pragnienia przodków, tak pokornie, silnie proszących o kościół i tym pasterza, można by także do niego słowa Jezusa skierowanych do uczniów. Gdy przyniesiono do niego dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nich, a uczniowie czytały Ewangelii, szorstko zabrali tego. Wtedy Jezus stanowczo zareagował i powiedział:
nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Z pewnością do ludzi tak bardzo pragnących zbudowania Kościoła, aby być bliżej Pana Jezusa, należało Królestwo Niebieskie. I jeszcze damy się pytanie rodzicom przy lekturze listu sprzed ponad 100 lat, napisanego tutaj, w Kościelisku. Dziś, gdy mamy łatwy dostęp do naszych świątyń, czy możemy ze spokojnym sumieniem, bez ważnej przyczyny, rezygnować z niedzielnych przyświętych? Przecież jest ona podczas tygodnia najważniejsze spotkanie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła. Czytania mszalne pomagają nam spojrzeć głębiej na życie i świętość patrona parafii, świętego Kazimierza Królewicza, żyjącego w odległych od nas czasach w XV wieku. Ale świadectwo jego świętości, jego postawy wobec Boga i człowieka jest zawsze aktualne, nawet i dziś. Przybywając na dworze królewskim w środowisku niezbyt sprzyjającym pobożności, odznacza się głęboką wiarą i religijnością, a także biorą się bliźniego, zwłaszcza ubogich i chorych. Zapowiadał się na mądrego i sprawiedliwego władcę, ale dojrzał do nieba w roku zaledwie 22 życia. Jemu również, świętemu Królewiczowi, możemy przypisać słowa ze starodawnej księgi Syracynesa. Będąc jeszcze młodym, słuchałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosił o nią, aż do końca szukał jej. I będę jej szukał. Temu, który dał mi mądrość, chcę oddać życie, a nade wszystko cześć. Postanowiłem bowiem prowadzić ją w czyn za gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. Prawdziwą mądrość zdobywamy wtedy, gdy otwieramy się na Boga, gdy szukamy i zabijemy go w nas i wokół nas, we wszystkich wydarzeniach naszego życia. Na tym polega prawdziwa pobożność. Do świętego Kazimierza możemy również odnieść słowa świętego Pawła Apostoła z listu do Filipa. Wszystko uznają za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, Jezusa ukrzyżowanego, Pana naszego. Dla Niego wyzyłem się wszystkiego i uznaję Go za śmierć, bylebym pozyskał Chrystusa. Nie mówię, że już dosiągnąłem, już jestem w stanie doskonałym. Też go pędzę, aby też to zdobył, bo sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Mój drodzy, prawdziwy chrześcijan to człowiek, dla którego Jezus i Jego Ewangelia jest wszystkim, bo On, nasz Zbawiciel, jest drogą, prawdą i życiem. Być prawdziwym uczniem Chrystusa, to znaczy mieć wypisane w sercu Jego słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy i które stanowią fundament naszej przyjaźni z Nim. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak ja was umiłowałem. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Tymi słowami żył i te słowa wprowadzał w czyn święty Kazimierz Królewicz. Do każdej i z każdego z nas mówi dzisiaj to samo. Należy zadanie, jak i odczytywać te Chrystusowe słowa i wprowadzać je w życie. W naszej konkretnej sytuacji życiowej, rodziny, we wspólnocie, społeczeństwie. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby przynosić owoc, pomnażać dobro w Kościele i w świecie. Biskup Krakowski, późniejszy metropolita i kardynał Adam Sepiała, który z tym utworzył parafię kościelistów, wpisał się w życie i w powołanie, i w posługę kapłańską Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. To on był się do seminarium i także on był święty na kapłana. Gdzie był tych święceń w kaplicy w Kurialni na Franciszkańskiej w 1946 roku. I wysłał go na studia do Rzymu. A następnie skierował na pierwszą parafię do Dygowici, a potem, a po roku do parafii świętego Floriana w Krakowie. Nie muszę przypominać, to już mówiliśmy, jak bardzo kardynał Karol Wojtyła związany był z parafią w Kościelisku. Miał tu przyjaciół, którą wizytował, odwiedzał, który udzielał sakramentu wierzchowania. Tym bardziej trzeba przypominać, jakie miejsce w jego sercu zajmowało całą karę i ludzie zamieszkujący tę krainę. A miłość była odzewniona ze strony Urali, dumnych, że mają takiego nieprzeciętnego formatu pasterza. Z jednej strony uczonego, ale przecież trafiającego do serca wszystkich, których spotkał. Był na hali Kościelnicowej ze studentami i tamta właścicielka, która tam miała swoją łazówkę, mówi do niego, jest tu wiadro, trzeba mi wody, niech idzie tam do źródła i mi przynieść tę wodę. Otóż wtedy był kardynałem. Wziął wiadro, poszedł i przyniósł wodę. Takim był człowiekiem dobrym, prostym, życzliwym. Symbolem tego wzajemnego szacunku i miłości było niezapomniane spotkanie papieża pod Krokiem 6 czerwca 1999 roku. Pamiętamy, dziękując familii za wzruszający hołd pod Hala, zawsze wiernego Kościoła i Ojczyźnie. Ojciec Święty powiedział do ubrani słowa, które już przeszły do historii. Często powtarzał, jak jest na podstawie, mówiąc parafii. Na was zawsze można liczyć. To powtarzam również tutaj dzisiaj, w stulecie Konsekracjego Kościoła z okazji konsekrusu parafialnego. Również przeszły do historii celne słowa na zakończenie przyświętej. Te słowa budzą szczególne uczucia w kościelisku. Skąd roztacza się wspaniały widok na tacy, gdzie pierwszym pasterzem był wspomniany ksiądz Kazimierz Kaszelewski, inicjator zniesienia krzyża na Niewolnicy. Dzisiaj, tak mówił papież, dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Niewolnicy wznieśli krzyż. Ten krzyż
patrzy na całą Polskę. Od Tatr do Bałtyku. Ten krzyż mówi całej Polsce. Susu Korda. Jeden z Korach, jakby mi w Rzymie, pytał się drugiego, co to jest to Susu Korda. I ten drugi mądrzejszy mówi, byle w górę. Myślę, że to prawdziwe jest. Chociaż nie dosłowne. Susu Korda. Trzeba, żeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża mojego ojcie, słyszała i powtarzała Susu Korda w górę serca. Warto powracać często do tych słów. Jak zostałem biskupem, szedłem za Ojcem Świętym i ktoś z kolegów pytał, jaki będzie miał jakie będzie miał zawołanie? Ojciec Święty się odwrócił Susu Korda. I tak to zostało. Ja z tym wezwaniem idę przez serce mojego biskupstwa. Drodzy bracia i siostry, dziękując Bogu, Panu ludzkich dziejów za 100 lat życia, wiary, nadziei, miłości, parafii w kościelisku, powierzmy Bogu wszystkich, którzy przyczynili się do powstania i do tutejszej świątyni. Powierzmy Bogu wszystkich zmarłych, którzy was pęży, którzy tutaj głosili Słowo Boże i sprawowali święte sakramenty, towarzyszący wiernym na drodze do wyższości. Módlmy się za wszystkich, którzy z tej ziemi odeszli do wyższości. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla obecnie pracujących kapłanów, proboszcza, wikariusza i tych, którzy dalej pracowali, dla wszystkich parafii, a także dla licznych gości odpoczywających tu ze wszystkich stron Polski i kontemplujących piękno stworzenia. Pamiętajmy dziś także w modlitwie o rodakach, którzy wyruszyli z tej ziemi za chlebem, za wielką wodę, jak się to mówi, za ocean. Wiemy, że potrzebują oni tradycji ojców i przekazy nowym pokoleniom. Wielbi moja dusza Pana. Niech słowa hymnu wdzięczności Marii za wielkie rzeczy, jakie jej nauczyły Najwyższy, stał się również naszymi słowami wdzięczności Wszechmocnemu i Miłosiernemu Bogu za wszystko, czym nas obdarzył, za Jego nieskończoną miłość, za Jego obecność w tej świątyni i waszych parafii. Górą serca. Amen. Módlmy się za Kościół Święty, co by żył w pokoju i jedności i dawał świadectwo nadziei, którą pokładamy w Chrystusie. Tobie wydane. Wysłuchaj nas, Panie. Wdzięczni za 100 roków naszej wspólnoty parafialnej w Kościelisku, módlmy się, co by umiała docenić to, ze nolezmy do Jezusa i cerpała z sakramentów świętych. Tobie wydane. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za radę parafialną, służbę kościelną, siostry zakonne, schole ministrantów i lektorów. Co by Bóg łokwicie im błogosławił za ich pracę w naszej parafii. Tobie wydane. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodych, co by opierali swoje życie na wierze i wartościach chrześcijańskich i brali odpowiedzialność za naszą parafię teraz i w przyszłości.
To wydarzenia z przepieku dały początek nowej wspólnoty parafialnej, we której Polaniusze trwają po dziś dzień. W imieniu parafian grube Bóg zapłaci, zeście przyjechali do nas w tym własnym dniu. Bóg zapłaci za dar relikwii świętego Jana Pawła II, tego samego, w którym w 1961 roku i później jeszcze jako biskup Karol Wojtyła modlił się tutaj, w tym kościele. Bóg zapłać za przewodniczenie służby odpustowej i za słowa skierowane do nas. Niech dobry Bóg błogosławi Waszej eminencji na kosty dzień zelobycio, a my będziemy mowo spocyć w modlitwie. Szczęść Boże. Przynoszę do Cię.
Thank you.
zapłać. Bóg zapłać.